I z kopyta trzeci odcinek patataj, 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 patataj. Dzisiaj opowiem wam o czymś, o czym jeszcze sam nie wiem, o czym wam opowiem, ponieważ, słuchajcie, nie mam konceptu na ten odcinek. Wrzucamy kulki do maszyny losującej, dobra, będzie walka, już wiem. Będzie to walka, będzie podbijanie mapy kontynentu. Po tym, jak już mniej więcej się tam rozbudujemy, coś tam nam się będzie produkowało, gdzieś tam sobie będziemy klikać, czas wybudować armię. A armię możemy mieć tu przeróżne, a właściwie może nie aż tak przeróżne, ale zróżnicowane na tyle, że gra jest, powiem wam szczerze, kurde ciekawa. Walka jest troszkę podobna do walki na przykład w Heroesach. Jeżeli ktoś z was oglądał, grał w Heroesów, to super. Jeżeli nie, to możecie sobie zobaczyć wcześniej gdzieś tam na blogu, bo grałem w Heroesów swego czasu. Opowiadałem o tym, co i jak według mojego skromnego, głupkiego światopoglądu. Dobrze jest tam robić, a co nie. Natomiast tutaj jest to podobne, ale nie aż tak bardzo. Pewnych rzeczy brakuje, jak ktoś grał w lepsze takie turówki heksa, na heksamapie. A z drugiej strony może to jest fajne, bo jest w miarę proste, sympatyczne. Nie trzeba dużo kombinować. Natomiast walka ma miejsce zawsze z komputerem. Nawet w trybach PvP, one się tu tak nazywają, nigdy nie walczymy z żywym graczem, ale ewentualnie z jednostkami, które przygotuje tenże gracz do obrony. Jak wygląda walka? No, żeby walczyć, przede wszystkim trzeba mieć jakieś jednostki. A żeby mieć jakieś jednostki, wchodzimy sobie na przykład tutaj w badanka i przeglądamy po kolei drzewka, szukając takich oto skrzyżowanych mieczyków. W ogólnym rozrachunku w badaniach mamy charakterystyczne ikony, które mówią nam na pierwszy rzut oka co daje, natomiast nas interesują w tej chwili skrzyżowane mieczyki, bo jeśli mielibyśmy włócznie, moglibyśmy produkować włóczników. Jeśli mielibyśmy jeździectwo, moglibyśmy produkować jeźdźców. A jeśli mielibyśmy proce, moglibyśmy produkować procarzy, prawda? Proste. Więc trzeba się dopstrykać do odpowiedniego drzewka i uwaga, uwaga, kiedy to zrobimy, odpala nam się możliwość budowania kolejnego budynku produkującego tychże cieciów, na przykład tam, których wymieniłem. Ja w tej chwili mam dostępną stajnię jeźdźców i tutaj mamy jednostki konnicy, czy tam jeźdźców właściwie jeszcze teraz, w tej epoce. Mamy później miotaczy, głazów, którzy kontrolują wielkie miotacze głazów, takie katapulty strzelające kamieniami. Mam włóczników, to jest właściwie najbardziej podstawowa jednostka początkowa i powiem wam szczerze, nie rezygnujcie z niej długo. Ja tymi włócznikami naprawdę dużo tutaj zyskałem. To jest jednostka, która bardzo niewiele kosztuje, bardzo szybko się leczy, bardzo szybko się produkuje. Jest taką masówką, mięsem armatnim i jednocześnie swego rodzaju siłą bojową, całkiem niezłą. Mamy koszary wojowników, mamy strzelnice procarzy, koszary żołnierzy też mam. I co mam? I więcej już nic nie mam. Na czym polega walka? Słuchajcie, walka rozgrywa się w turach. Po prostu każda jednostka ma jakąś tam inicjatywę. Tej inicjatywy tutaj nie ma podanej w grze, ale zawsze w określony sposób, czy zawsze pierwszeństwo mają te same jednostki, a później po nich ruszają się też konkretnie jakieś tam konkretne jednostki. I teraz jednostki należą do takich typów jak szybkie jednostki, ciężkozbrojne jednostki, lekkozbrojne jednostki, artyleria i jednostki strzeleckie. I one wszystkie, prawdopodobnie zakładam, że na przestrzeni wszystkich epok działają bardzo, bardzo podobnie. Różnią się tylko tym, że należą do innego typu i to ma bardzo duży wpływ na grę, a przynajmniej duży, i mają pewnie różne parametry w zależności od każdej kolejnej epoki, czyli tam jakiś atak, obrona i coś tam, coś tam. W ogólnym rozrachunku bajka polega na tym, że nie skupiając się aż tak bardzo na tym, co widzicie na przykład tutaj teraz na metoczu głazów, czyli tym, że ma atak 3, obronę 2 i zasięg 12 i ruch 6, bo to można łatwo rozkminić i dojść do wniosku, że atakowanie takim czymś kogoś, kto ma na przykład obrony tam 9, jest do dupy, lepiej atakować kogoś, kto ma obronę 7.
Teoretycznie, dlatego że przede wszystkim w tych typach jednostek chodzi o to, że one mają różne bonusy, różne premie. Premie do ataku i obrony. I teraz te premie są dwojakiego typu. Pierwszy typ to jest typ terenowy, czyli na przykład ta jednostka będąc na wzgórzach, jak widzicie, ma dodatkowo do ataku 1, a ta jednostka będąc na skałach ma do ataku 1. Ale ten koleś skubany z kolei kitra się w jakichś tam krzewach, lasach i jakichś innych krzaczorach i on ma tam najlepsze bonusy, największe. Natomiast do ataku sprawdza się lepiej w zestawieniu z jednostkami szybkimi. Innymi słowy, no nie, tu nie mam szybkiej, ale pokażę wam, że jeżeli mam na przykład takiego ciężko zbrojnego wojownika, który ma bonusy do lekko zbrojnych jednostek, to takim wojownikiem lepiej jest takiego włócznika zaatakować, ponieważ dostaniemy bonus, a sam łucznik nie będzie miał bonusu na nas. A do tego na przykład, żeby takiego wojownika ciężko zbrojnego ściągnąć, możemy najlepiej wystawić procarzy, którzy są delikatni. Jeżeli ktoś do nich podejdzie, no to jest bach, bach i już po procarzu. Ale sam procarz, jeżeli nie da do siebie podejść, to ciężko zbrojnych powinien w miarę szybko i sprawnie rozmontować. Ja spróbuję tutaj jakąś szybką akcję przeprowadzić. Zresztą muszę, no bo co by to był za filmik, gdybym mówił o walce, a nie pokazał tejże walki. Kogo ja tu... O kurde, ciężki temat. No dobra. Jest jakiś gościu. Taki gościu, granat. Spróbujemy, zaryzykujemy. Zobaczcie. Mamy tutaj granata. Nie jest moim przyjacielem. Zobaczymy, czy mu dać wsparcie, czy co mu dać. Nie dam mu wsparcia. A może dam mu wsparcie. Nie dam mu wsparcia. Nie ma za bardzo na czym go tu złoić. No co to tutaj? Kowal. A może zobaczymy tego kolesia. Ten już może mieć coś, co mnie interesuje. Też nie ma. Przydałby się jakieś towary. No nie oskubię go z towarów. Dobra. Jest jeszcze Tamires. On tu ma już coś fajnego, bo może by się go ciachnęło na ten marmur. Słuchajcie, tu zrobię taki myczek. Tu są moje śmieszne filmiki. Niech żenuje sobie spojrzę. Moje tajemnicze notatki. Kurde. Nawet nie wiem, gdzie mam te tajemnicze notatki. Mam. Dobra. I taki Tamiris. Najpierw przed walką, zobaczcie. Przede wszystkim, co ja robię. Najpierw zastanawiam się, czy w ogóle mi się opłaca go stuknąć. Czyli czego bym potrzebował od tego gościa, jeśli bym wygrał? No i mogą mi być to na przykład potrzebne jakieś tam zasoby z zaopatrzenia, może mi być to potrzebna kasa. On ma długi dom, a długi dom ma większość graczy na początku, który tam mi trochę złota da, ale ma też farmę owoców i tu bym miał większy zastrzyk prawdopodobnie zaopatrzenia, jak gościu rzadko wchodzi do gry. Natomiast on ma coś takiego jak kamienia szmarmuru i tu by mi się to bardzo przydało, ponieważ ja pragnę marmuru, lubię sobie podgryzać w wolnych chwilach zamiast chipsów marmur. I w związku z tym spróbuję go zaatakować z nadziei, że uda mi się ograbić tutaj, splądrować mu ten budynek i zdobyć marmur, ponieważ po wygranej możemy splądrować tylko i wyłącznie jeden budynek. Jeśli to zrobimy lub jeśli tego nie zrobimy, bo na przykład nie będzie co plądrować, ponieważ ubiegli nas inni gracze, dopiero po 24 godzinach możemy podjąć ponownie jakąś akcję z danym osobnikiem, czy tam osobniczką i zaatakować ją lub wesprzeć. Tamiris najprawdopodobniej będzie miał, zobaczcie, co tu będzie miał, stajnię jeźdźców, dwa razy będzie miał włóczników,
I cóż jeszcze on tu może mieć obronnego? Nic więcej specjalnego chyba. Aha, tu ma jeszcze procarzy ustawiony. Innymi słowy, mogę się spodziewać włóczników, jeźdźców i jednostek procarzy atakujących. W związku z tym niech pomyślę, zrobimy sobie ciężkich. Zaryzykujemy. I będzie to tak. Weźmy sobie legionistę, on jest trochę... Aha, o co chodzi? Przed walką, kiedy dajemy atakuj, być może... Ja nie wiem, czemu nie mogę zobaczyć jednostek. To znaczy, wiem, że nie mogę zobaczyć, bo gra ich nie pokazuje, ale być może w przyszłości będzie jakiś szpieg czy coś tam, co będzie pozwalało przyszpiegować konkretnie. Coś też to może mieć ten gracz na obronie. Natomiast ja spróbuję się dostosować do niego tak. Wezmę sobie, jako że ma więcej włóczników, ciężkie jednostki. Mam tylko dwie, kurde. No trudno. I zostawię sobie legionistę. To są jednostki ciężko zbrojne. One sobie radzą z lekko zbrojnymi, czyli włócznikami, całkiem sprawnie. Wezmę sobie jeszcze żołnierzy, którzy są, słuchajcie, całkiem fajni, bo są w miarę uniwersalni. Pomimo, że są lekko zbrojni. I może zamiast jednego żołnierza wezmę sobie tak. Wezmę sobie jeszcze miotacz głazów. I ten miotacz głazów nie do końca jest sensowny, jeśli by wyskoczył z lekkimi jednostkami samymi, a właściwie tylko ma takie, ale być może jeżeli będzie miał koleś jakiegoś procarza, to miotacz głazów go załatwi sprawnie i szybko. No i wezmę sobie mięso armatnie, czyli tych pospolitych, powszechnych i dostępnych od początku włóczników. No i co robię? Atakuj. I uwaga, uwaga, tam. Ha! Gościu nie ma szans, że tak powiem, zobaczcie, sami włócznicy albo nie poustawiał odpowiednio gości na obronie, albo po prostu walczył i w tym momencie i nie zdążył, albo w ogóle olał grę. No, ale tak czy inaczej jestem raczej na zdecydowanie wygranej pozycji. Aha, no i co się dzieje? Mamy mapę. Mamy lewą stronę i prawą stronę. Lewa zawsze należy do agresora, prawa zawsze do broniącego się. I mamy nasze jednostki na dole, które w odpowiedniej kolejności, zawsze tej samej, jeśli chodzi o typ jednostki, poruszają się. Każda jednostka ma swój ruch. Moja jednostka, na przykład tutaj włócznik, ma 14 ruchu, a wejście na każdy teren kosztuje określoną liczbę ruchów. Czyli, tak jak widzieliście, 2 na trawach, trawach 2, 2 na trawach, ale na skały już 4. A tu mamy krzewy i kosztuje to 3, ale gdybyśmy weszli w las, to też by kosztowało 3. Natomiast moja jednostka będzie w tej chwili, czyli ten włócznik, miała premię. I zobaczcie, oni też chyba sobie siedzą tu w lesie. Niestety gra nie do końca pozwala jakby sprawdzić, z tego co się orientuje przynajmniej, na czym dana jednostka stoi w tej chwili. Chociaż z drugiej strony można to wykminić po premiach obronnych. Natomiast idea jest taka, że poruszamy się po kolei, nie da się przeczekać ruchu i przerzucić się na koniec, tak jak na przykład w Heroesach, natomiast nie jest to aż tak jakby bardzo potrzebne. I cóż też się teraz dzieje, tu mamy ciężkiego kolesia, o ten jest zdecydowanie, legioniści są zdecydowanie wypasieni, tylko że bardzo wolni i oni są oczywiście dobrzy na terenie otwartym, tak jak zresztą wojownicy. Dajmy sobie raz, pyk. I teraz, słuchajcie, ja się przeniosę pod las, żeby... No, oni już tu zaczną atakować, to już nie będzie miało aż takiego sensu. No, ale dobra, idę do lasu. I zaczęła się akcja. Mamy spotkanie, naparzamy się. Zawsze przy ataku jest pokazane, ile mniej więcej spodziewanego jest obrażenia, ile jest przy ripoście spodziewanego przy odpowiedzi. Tu miałem pecha.
w ustach. Mięso armatnie bardzo dobrze się tu sprawdza. Nie mam tu jakby jakiejś wyszukanej taktyki, teraz po prostu naparzam tak mniej więcej, żeby było dobrze. Natomiast warto jest, powiem wam szczerze, z czasem, z biegiem gry zastanawiać się, kto kogo ma zaatakować, ponieważ na początku koszty jednostek wydają się bardzo nieduże, mamy dużo zasobów, a pykamy, 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 ale z czasem zaczynamy zastanawiać się nad każdą jedną jednostką i nad tym, czy nie lepiej się rzeczywiście wycofać, bo strata jednostki może nas dużo kosztować, możemy mniej przez to zdobyć terenu, musimy wydać na jej odbudowanie, czekać jeszcze, aż ona się zbuduje. Musimy czekać, aż się uleczy, bo jednostki się też leczą w różnym czasie. Także to wszystko fajnie tutaj w tej grze jest uwzględnione. Koniec. Podsumowanie. Armia wroga padła. Rozwaliłem mu 4 włóczników. On mi sieknął mojego mięso armatniego włócznika prawidłowo. Drugiego też prawie ubił. Reszta dostała jakieś tam niewielkie ranki i te ranki zaraz powinny się wyleczyć. Możemy podejrzeć, jeżeli byśmy chcieli z powrotem, jak przebiegała walka. Natomiast my się tu okejujemy, co znaczy, że przechodzimy do jego piechoza i próbuję go splądrować, ale niestety tego, czego chciałem, czyli kamieniarza marmuru, nie mogę splądrować. Albo ktoś mnie ubiegł, albo już został to splądrowany, ten kamieniarz, i Tamiris nie wszedł do gry jeszcze, a może już w ogóle przestał grać i nie naprawił tego budynku. Ponieważ budynek musi być naprawiony przed kolejną możliwą produkcją. Dobra, stąd sensowne. No, tutaj mam taką drobniutką zagwozdkę. Teoretycznie najlepiej jest łupać długi dom, bo daje 100 złota. Chyba, że jest zbonusowany, ale pewnie nam też da 100 zł wtedy. Natomiast w moim przypadku mi trochę brakuje zaopatrzenia i być może się skupię jednak na garncarzu. Mam nadzieję, że Tamiris ustawił go na 4 godzinki albo 8 produkcje. Jeśli zrobił to na 5 minut, no to tak naprawdę będę stratny, bo koszty mojego włócznika to 25 goldów i 25 zaopatrzenia. Natomiast jeśli ustawił to na więcej, mam szansę z dosyć dużo zaopatrzenia tutaj wyhaczyć. Uwaga, 3-4 pach. Wow. I właśnie miało miejsce ten piękny moment, w którym chyba to jest max garncarza, powiem szczerze, czyli produkcja na jeden dzień, ale pewności nie mam. I to był piękny strzał. Słuchajcie, aż mi łezka się zakręciła w oku i kapnęła tutaj na klawiaturę, bo to było wspaniałe. Dziękuję ci, Tamirisie. Bardzo było z tobą mile. Bardzo miło było ci spuścić w pierdziel. Tak wygląda walka PvP. Czyli Tamiris nie brał w niej w ogóle udziału, tylko określił, jakie jednostki mają się bronić. A właśnie z tą obroną, zobaczcie, to w jednostkach się tutaj wybiera armia obronna. Ja sobie klikam, że na przykład chcę, żeby się ten gościu bronił, żeby się ten gościu bronił, a i chcę, żeby jeszcze tam jakiś, na przykład ten, żeby się bronił. I powiedzmy, damy jeszcze... A niech sobie będzie, procesz. Ogólnie jednostki obronne są o tyle fajne, że one nie giną. Więc jak będą was trzej gracze łupać pod rząd, to 3 razy wasze jednostki będą zaczynały z aktualnym życiem. Czyli jeżeli na przykład taki mój tutaj nieszczęśnik, żołnierz, dostał 2 czy tam 3 strzały, będzie z tymi 3 ranami zaczynał. Natomiast jak się wyleczy i zostaniemy zaatakowani w momencie, kiedy będzie zdrowy, tak jak ten tu wyżej, to gościu będzie zawsze startował z pełnią sił. Także to jest fajne, te jednostki nie giną i można z tego bardzo dobrze to wykorzystać. Pamiętajcie, żeby zawsze te 8 jednostek ustawić, nieważne jakich, nawet jak nie kumacie za bardzo jeszcze, albo nie macie pomysłu, jak sobie strategię ustalić, róbcie po prostu... Róbcie 8 i niech sobie będzie. Zawsze jest wielka szansa, większa szansa, że przetrwacie atak. Żeby wam nie splądrowali, tak jak ja temu Tamirisowi, produkcji z całego dnia. Natomiast tutaj przed chwilą jeszcze kliknąłem na koszt włóczników. Szkoda, bo zbieram sobie włócznika, on mi się już tu pojawia w woju. Niestety nie pokażę wam produkcji kosztów następnego, ale w ogólnym rozrachunku każdy budynek ma 5 slotów na produkcyjnych, czy tam
ogólnie jednostkowych. I w tych pięciu, w obrębie tych pięciu slotów możemy sobie dobudowywać kolejne jednostki, a każdy slot kolejny trzeba dokupić. Czy tam od trzeciego chyba się dokupuje i on jest coraz droższy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o grę z graczami. Nie wiem, czy mulić was jeszcze. Nie, nie będę was już mulił. Tyle na dzisiaj, słuchajcie. Siema, do zobaczenia za milion lat.